Cały czas bardzo dużo dzieje się na rynku walutowym. Wczoraj mieliśmy, wydaje się, dość przełomowy moment na eurodolarze. Po południu, po danych o inflacji z Niemiec, która okazała się znacznie poniżej konsensusu rynkowego, główna para walutowa zaczęła spadać. W pewnym momencie, wczoraj nawet zeszliśmy poniżej okolic 1,08. To była konsekwencja tego, iż inwestorzy zaczęli spekulować, że niższe dane o inflacji z Niemiec mogą pokazać niższy odczyt ze strefy euro, a to z kolei może wzmóc oczekiwania dotyczące dalszego łagodzenia monetarnego, zwiększenia tego comiesięcznego skupu aktywów, który przeprowadza Europejski Bank Centralny. Te spekulacje dzisiaj przed południem okazały się prawdziwe. Rzeczywiście inflacja w strefie euro rok do roku zamiast wzrosnąć o 0,3%, wzrosła o 0,2%, a dodatkowo, co wydaje mi się ważniejsze, inflacja bazowa spadła do 0,9% przy oczekiwaniach w granicach 1%. No a to daje dodatkowy argument gołębiom z Europejskiego Banku Centralnego, że nie tylko ogólna inflacja, na którą negatywnie wpływają niskie ceny paliw, niskie ceny metali przemysłowych, nie tylko ona jest nisko, ale również ta inflacja bazowa, ta inflacja złożona głównie z sektora usług, ona jest także zdecydowanie poniżej celu Europejskiego Banku Centralnego. No a to jest bardzo dobry argument, żeby ponownie zastanowić się nad dalszym łagodzeniem monetarnym. Stąd dzisiaj już schodzimy wyraźnie poniżej 1,08 na eurodolarze. Natomiast jeżeli chodzi o rynek złotego, to tutaj cały czas widzimy znaczny wzrost awersji do ryzyka na rynku globalnym. Natomiast on również jest, jeżeli to można tak powiedzieć, podsycany przez te czynniki lokalne. Wczoraj mieliśmy niższą od oczekiwań inflację z Polski. Również PMI, mimo że był blisko oczekiwań, to na pewno nie było to zaskoczenie pozytywne, zwłaszcza jeżeli chodzi o nowe zamówienia. Dzisiaj mieliśmy także przekroczenie rentowności 10-letnich obligacji. Przekroczyło one granicę 3%. To przy zwiększonych oczekiwaniach na cięcie stóp procentowych może pokazywać, że jest spora awersja do polskiego rynku. Te rentowności powinny być na niezmienionym poziomie, a nawet powinny spadać, jeżeli inwestorzy oczekują cięcia stóp procentowych. Natomiast jeżeli one rosną, no to może oznaczać, że inwestorzy zagraniczni wyprzedają obligacje. No a to jest właśnie efekt związany, wzrost rentowności jest właśnie związany z efektem wyjścia kapitału z polskiego rynku. Także te czynniki globalne i czynniki lokalne powodują wzrosty zagranicznych walut denominowanych w złotym, przez to za euro musimy płacić już w granicach 4,32, za dolara powyżej 4 zł. No i jeżeli sytuacja globalna dość szybko się nie uspokoi, no to kolejne poziomy mogą być łamane, a dojście do tych okolic 4,25, gdzie zakończyliśmy poprzedni rok, mogą być trudne, jeżeli chodzi o parę euro złotych.